I teraz będziemy sobie po prostu wybierać, czy dany raper, raperka to zajebiste gówno, czy mocno buja, czy w porządku, czy średniaczek, czy słabe, czy giga szajs, czy asuchalne gówno. <noise> Nie chciałbym być niemiły dla niektórych, ale niektórzy będą musieli być w asuchalnym gównie również, więc zobaczymy co tutaj wyjdzie. Zaczynamy od Rowu Babice. Yy, no to teraz tak, z racji, że byłem na koncercie ja daję mocno buja, bo też wiem, że jest jeszcze górka. Ja wiem, że jeszcze przed nimi najmocniejsze rzeczy, ale wiem, że chcielibyście zajebiste gówno, ale nie. To jeszcze nie teraz. Ich stać na jeszcze więcej, oni jeszcze zrobią zajebiste gówno. Na razie robią mocno buja. Pamiętaj, nie prowokacyjnie. Proszę? Pamiętaj, nie obrażaj Palucha. Oczywiście nie będziemy obrażać Palucha, jesteśmy na Twitchu. Poza tym, Paluch jest bardzo sympatycznym człowiekiem pewnie. I teraz tak, Jan Kleosza Jan Kleosza jest w porządku Tak To zależy, który numer, bo to też Zależy, co mi byście podrzucili Tutaj niektóre spoko, niektóre nie, niektóre bardziej Niektóre nie Dobrze, i teraz tak, może dać tam sobie Presentation mode, to będzie lepiej widać Uno momento, gdzie to się robi? Dobra, czekajcie Gdzie to jest? Ja tego nie widzę w ogóle nie widzę nic. Pod artystami. Nie mam czegoś takiego. Masz już ustawione jak coś. A, dziękuję bardzo. No i fajnie. I się cieszę. Dobra, ustawiam dalej. Oliwka Brazil. Z racji, że Oliwka nazwała mnie ostatnio słodziakiem w diemie. To nie mogę dać jej czegoś niemiłego. Yy, I zrobimy, że średniaczek dyplomatycznie. Tak. Wywal ten panel z Patronite'em. Nie, nie wywalimy go. On musi być, musicie wiedzieć o patronajcie. Dobrze, to w takim razie tak. Co dalej? Problem. Problem jest naprawdę mocno buja, bo kiedyś był zajebiste gówno, a teraz jest tylko i wyłącznie mocno buja. Ja wiem, że jestem słodziakiem, ale nie zawsze mi to mówi jakaś znana raperka, więc wiecie, czy tam pisze. Także to było miłe, to było bardzo miłe. Moja samoocena była dalej na tym samym poziomie, ale cóż, no. Dlatego tak to wygląda. Ale muzycznie, średniaczek tutaj, oczywiście, się nie odnoszę. Chciałbym zaznaczyć. Nie odnoszę się do żadnych wizualnych ani kurcze. Nie wiem, odnoszę się do muzyczki. Tak. Zdecydowanie. Także wygląda to w ten sposób. No, i Skobzor, co cisnęliście, że średniaka oliwce dałeś? Po prostu. A to jednak dobry wybór, jak widać. Sentino. Eee, w porządku, kiedyś byłoby mocno buja albo zajebiste gówno. Alberto, to jednak nie jest mój poziom, więc słabe, w sensie, nie mój klimat. Ja nie kumam fenomenu do końca i, i to nie jest dla mnie. Waevistik. No i tutaj daje zajebiste gówno, bo naprawdę się jaram bardzo i trzymam kciuki za niego. Golin. Zajebiste gówno również. Malik Montana słabe, tak to zrobimy, bo to jednak nie dla mnie. Choć czasem zdarzają mu się naprawdę świetne numery, tylko, tylko jest ich mało, jeśli chodzi o taką docelowość, jeśli chodzi o mnie. Co wy tutaj piszecie? Bambi na samą górę w porządku. Tytuł możesz zmienić już właśnie, już ustawiamy tier listę, czy jak tam to się powinno nazywać. Już zmieniam. No, no, momento. no, i tak to wygląda. Zmieniliśmy sobie tytuł. Eee, świetne znaczył się nie krw krwawią. Nie, czasem po prostu Malik ma coś takiego w sobie. On ma po prostu jakieś kilka osobowości. Czasem zachowuje się jak totalny człowiek, którego ja nie czaję, nie rozumiem i uważam, że sobie po prostu robi wizerunkowo krzywdę. Nie jestem do niego w żaden sposób uprzedzony, choć pewnie mógłbym być, patrząc po jakichś tam zachowaniach z przeszłości, ale on czasem naprawdę ma takie przebłyski. I z tego, co gdzieś tam słyszałem o nim, to naprawdę potrafi być normalnym spokojnym człowiekiem. Tylko że ten cały wizerunek, jaki pcha w internecie, sprawia, że ma jeszcze więcej takiego hejtu albo. Takiego braku sympatii do niego, i wcale się nie dziwię, że coś takiego się pojawia, bo to naprawdę często są rzeczy odpychające, jak na przykład tworzenie tej grupy fanatyków. Ostatnio po co nakręcać nienawiść? Przecież on zdecydowanie lepiej mógłby te zasięgi przełożyć na czynienie czegoś dobrego. I jeśli rzeczywiście jest w nim taki pierwiastek, spoko człowieka, to hej, dlaczego tego nie robi? Dlaczego idzie w ten wizerunek takiego wywyższającego się typa, który. Będzie batlował się z tymi hejterami. Totalnie tego nie rozumiem. Ale to jest no, subiektywne, więc jak widzicie, to nie jest hejt. Ja nie jestem hejterem Malika. Ja ewentualnie nie wszystkie jego decyzje rozumiem. Nie wszystkie popieram. Jest to totalnie ludzkie, szczere i normalne. Jest to bardziej godne niż poklepywanie po plecach jakieś fanatyczne. E, przynajmniej w mojej opinii. Dobrze, co dalej? Dobrze. Dobrze no lecimy dalej. Kolejny jest Aleshen. I Aleshen moim zdaniem jest zajebisty tutaj, więc leci na samą górę. Szpaku uważam, że też idzie na samą górę. E, opał myślę, że idzie tutaj mocno buja. Słoń idzie na samą górę. Wajma idzie na samą górę. To jest ograniczone. Ile tutaj jest miejsca? Chyba nie. E, Tako Hemingway idzie na samą górę. Kukon idzie... Tutaj w Mocno Buja, chociaż mam jeszcze do nadrobienia tą jego nową płytę i mam nadzieję, że to zrobię. Fałki idzie idzie na samą górę, bo Fałki naprawdę jeszcze nie pokazał 100% swojego potencjału. Ja w niego wierzę bardzo. Odsłuchu Adwokata Diabła nie będzie. Bo jak powiem jakieś złe słowo, to zaraz mi się zleci grupka jakichś ludzi dziwnych, którzy będą na zlecenie swojego wodza wyrażać jakieś dziwne opinie. Totalnie nie jest mi to potrzebne. Gdyby to było naturalne, nieinspirowane, to spoko, ale tak to bez sensu. Możesz sobie w sumie nawet w konkretnych tierach kolejność między raperami zmieniać. Okej, okay, dobrze. Bambi. Mocno buja dla mnie. Wiem, że chcielibyście, żeby była wyżej. Tymek. Taki średniaczek dla mnie. Nigdy się jakoś mocno nie jarałem. Eee, dobrze. Sobel. W porządku, jak dla mnie. Nie jaram się jakoś, bo mocno... Tede kiedyś byłby wyżej, a teraz średniaczek. Sarius jest w sumie w porządku. Sokół jest w mocno buja. Kali jest w kurczy średniaczek, bo czasem zdarzają mu się jakieś przebłyski. Mm, Guzior jest w, w porządku. Ja się nigdy nie jarałem jakoś bardzo. Łebona Fide jest w zajebiste oczywiście tutaj na samej górze. Chivas jest w... tutaj, ale mógłby być bardzo blisko już tych najzajebistszych rzeczy. Dicho jest w sumie w porządku. Yank Iggy. Nie chcę dawać tego giga szajs, ja słuchalny. chyba że ktoś naprawdę trafi się taki, że... ...że nie byłbym w stanie przesłuchać jego numeru. Na razie takich osób nie ma. Ee, I teraz tak. A, w ogóle też taka akcja dodatkowa. Zauważcie, że w słabe póki co są dwie persony, i to w ogóle nie ma wpływu w sensie to nie jest spowodowane ich pochodzeniem, jak często lubią sobie przypisywać, że to jest jakaś nienawiść ze względu na to. Nie, 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 nie ma żadnej nienawiści. To po pierwsze, a po drugie, po prostu tutaj chodzi o to, że ja nie, nie preferuję takiego lotu, jaki znajduje się w większości ich numerów. Alberto czasem ma spoko numery, a Malik też czasem ma spoko numery. Natomiast odpycha mnie to co jest w większości. Dobrze. Wiem że nikt nie zauważył, ale wiem też że pojawiłyby się później takie opinie, a pewnie będzie gdzieś taki zapis na YouTube czy gdzieś tam dalej, więc już uprzedzam. Yankigi będzie w, w porządku, bo ja jakoś mocno się nie jarałem nigdy i gim bardziej niż w porządku. Kinol w porządku. Żabson... W mocno buja bo to jest wizjoner ja akurat lubię sobie żabsona odpalić raz na jakiś czas Co jeszcze? Co jeszcze? Dobrze, dobrze, dobrze. E, być może tak, ale ani Alberto, ani Malik nie nazwali mnie słodziakiem, dlatego dlatego no, to wszystko wyjaśnia. Lecimy dalej. Lanek, mocno buja. Okej, okay, Lanek tutaj zasługuje na to. Zamson jest oczywiście najwyżej. E, to jest, kto to jest w ogóle? To jest Odys? Dobrze, patrzę. Odys, ale to musicie mnie upewnić, czy to no, jest... A, Gedziula. Dobra, no to Gedz to może być w, w porządku, choć on zasługuje na więcej, w sensie mocno buja czasem, gdyby częściej nagrywał. Janusz Walczuk jest w porządku. Dziarma. Hmm. Średniaczek, bo ja jakoś nie słucham jej mocno. Solar jest w... Mocno buja. Smolasty jest w... To zależy. Niech będzie średniaczek. Ja nie jestem od hejtowania. Mnie niektórzy tylko uważają za hejtera, ale wcale taki nie jestem. Eee, Kuban. W porządku. Nawet mocno buja w sumie. Nie wiem, kto słucha Żapsona i Sariusa w 2024. Mi się zdarzyło w 2023 słuchać Żapsona trochę. Kaz Bałagany. W mojej osobistej liście jest tutaj na mocno buja. Wiem, że niektórzy uważają, że to jest już obelga, że powinien być w najwyższym progu. Gruby Mielski jest w mocno buja. Oki jest w tej najwyższej, tylko teraz o widzicie już, muszę to jakoś przesuwać. wzor. <zyskowzor> odpinam to, odpinam, tłam się ten bunt. No, Casba Agane, to jest klasa, zdecydowanie. <zyskowzor> Dobrze. Skobzor, sprawdź sobie Lot 022 od Kaza Bałagany i wyprodukowany jest przez Smolastego swoją drogą i to jeszcze było w podziemiu. Także to był taki album, który wyprzedził swój czas i tymże albumem Kaz zwrócił na siebie uwagę. I później wszystko się rozpoczęło, także Lot 022, naprawdę spoko. O co chodzi jest yy, na samej górze. Kartki kiedyś byłby w porządku, a teraz jest w słabe. Nawet bardziej niż słabe, mógłbym go tutaj wyrzucić, podejrzewam, ale dobra, bądźmy mili. Kizo jest w porządku. Dokładnie, albo nawet tu, Kizo jest w mocno buja, momentami jest spoko. A momentami robi disco, ale to wiadomo, ludzie bawią się muzyką. Tak, 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 także tutaj zgadzam się, Kerten. Kizo jest, Kizo jest spoko. Znaczy Kizo jest dobrym raperem, tylko że czasem robi disko. To się zdarza. Plan B. Kiedyś byłby naprawdę wysoko, a teraz jest w średniaczek. Przepraszam, ale on miał tak duży potencjał i mam wrażenie, że go nie wykorzystał, że aż, aż jestem na niego zły w pewnych momentach. Kartki z Shadowplaya. Słuchałem Shadowplaya z tego, co pamiętam. I słuchałem jeszcze ten wcześniejszy album Pre Season Highlights? To tak się nazywało? Nie pamiętam teraz. No, ale to było dawno temu. Dobra. E, Popek. No, niestety, popka damy tutaj. Nie umiem słuchać popka. Przepraszam, on jako jedyny tutaj będzie. E, mod, mata. No, to mata jest ogólnie w, w porządku teraz. Kiedyś byłby wyżej. Kenke jest w mocno buja, kiedyś byłby wyżej. Young Multi jest w mocno buja, będzie pewnie wyżej, bo się do niego przyzwyczajam, coraz bardziej. To jest chyba kury, więc kury jest w porządku. Pea jest w porządku teraz. Co jeszcze? Borygo, o, Borygo jest wysoko, Borygo jest w mocno buja. Paluch jest w nie dla mnie, po prostu, więc ja tego nie kumam. Ma niektóre numery, które propsuje, ale większość jest totalnie dla mnie. A gdzie miałem dać peje Wyżej czy niżej, według Ciebie, skobzor? Tomkowi można było usunąć. No i gdzie bym zmieścił Popka wtedy? Widzicie, że Popek tutaj zajmuje. Jak wyżej? Kiedyś byłby wyżej. Teraz jest w porządku. Ja nie jaram się tak na co dzień słuchając Pay. No, przepraszam, on jest dobrym weteranem, ale. Nie mam takiego czegoś, że mam taki błysk w, ok w oku, że oboze rozwalił grę od nowa. Nie mam czegoś takiego, to jest szczera lista. Więc niestety. Okson. Kiedyś byłby wyżej, a teraz jest w porządku. Eripe, kiedyś byłby wyżej, a teraz jest. Y Powiedzmy, że tutaj. Mocno buja. Hady nigdy nie słuchałem jakoś mocno, więc dla mnie Hada jest średniaczkiem. Nie, no, ja nigdy nie słuchałem Hady. Uważałem, że to było kwadratowe flow, takie trochę jednostajne, wiecie. Tam bardziej chodziło o taki klimat osiedlowy. Ja nigdy tego nie czułem, nigdy się nie, nie kreowałem na kogoś takiego. Także tak. A gdzie miałby być? Skopzor. Ja wiem, że wypada bardziej propsować, no ale. No nie, no ja się nigdy nie jarałem hadą. Diox może być w słabe O. Zdecydowanie. A nawet patrząc na jego ostatnie rzeczy, to zastanawiam się, czy gdzieś tam indziej go nie wrzucić. Floral Bax jest w porządku. Reto jest w porządku. Filipek jest w... Ostatnio za nadwrażliwość powiedzmy, że nawet spoko. Taze jest w... Mocno buja. Boli taka prawda, że Oliwka Brazil ma lepszą technikę rapową niż Hada. Oczywiście, że tak. Zdecydowanie lepsza technicznie pod każdym względem. Ale to brzmi dziwnie, to prawda. I obrazoburczo. Tak. Diox to może być w Hadesie. Skop Musisz to im powiedzieć. Oni się chyba nie lubią teraz, nie wiem. Może nie mają kontaktu po prostu. Dobrze, to teraz tak, AVI, AVI jest w porządku, ale kiedyś byłby mocno buja, tylko już nie ma tego efektu zaskoczenia. PZ jest w, w porządku obecnie, kiedyś byłby zdecydowanie wyżej. bero jest, to zależy, ale raczej dla mnie te jego rzeczy nowe są zbyt ugłaskane i średniaczek. Ale raperem jest świetnym, w sensie technikę ma mocną. E, co tutaj jeszcze możemy wrzucić? Bonson, o. Bonson jest w porządku ostatnio, ale zdarzają mu się takie wersy albo takie ścinki jak ostatnio u Mała Hajrufuza, gdzie naprawdę grubo leci. Natomiast no, Bonson byłby tutaj bardzo wysoko kiedyś. Teraz już tak jakby przeszło mi. Bonus RPK jest w porządku, ale to raczej nie mój klimat. Białas. O, Białas z New Camera jest w gigaszajsie, ale tak ogólnie Białas jest w, w porządku teraz. Blacha. No, średniaczek, nie dla mnie raczej. raczej. Aster. Aster jest w Mocno Buja. Dobrze się go słucha, jeśli chodzi o brzmienie ostatnio. Także jest dość świeży, dość ciekawy do badania oceniamy ogólnie to, jak ja ich pamiętam w swojej głowie, a niektórych pamiętam z jednych rzeczy, drugich z drugiej, tak naprawdę ta oś czasu jest mocno pomieszana. Bdoes, więc nie, nie traktujcie tego jakoś mocno poważnie, nie, to jest wszystko tylko zabawa. Bdoes ogólnie jest w... Hmm. w porządku, albo mocno buja, ale raczej dla mnie w porządku. Grubson jest ja nie słucham Grupsona, więc yy, kiedyś, jak miałem, nie wiem, 16 lat, to go słuchałem, ale uważam teraz po czasie, że to jest takie SE bardzo. W sensie wyleczyło mnie z Grupsona, niestety. Skob wybuchnie. Skobzor, nie martw się. Kiedyś na szczycie spotkamy się i razem posłuchamy sobie Grupsona, także wtedy będziemy. Wtedy będziemy mogli się pojednać. Ale na razie, niestety. Na razie niestety pełna nienawiści, disy i bify i no... Nie spotkamy, ty pójdziesz do piekła. Tam są wszyscy słuchający polskiego reggae, więc będziemy tam wspólnie. Reggae rapu też. Po prostu jakoś tak mi przeszło. Po prostu nie palę już. <laughs> Dlatego. E, dobrze, BTO. BTO jest mocno buja, czekam na jego materiał, jest świeżutki bardzo. White jest w sumie mocno buja również, bo nigdy nie wiadomo, co on tam sobie wymyśli. To jest melodyjne bardzo, nie to, co Grubson. Yy, I KB jest w sumie w porządku, ale nic poza tym, a czasem to nawet średniaczek. <średniaczek> Prowokacyjnie łapiecie się na prowokację, dobrze. I Gibbs. Gibbs chyba będzie w gigaszajsie? Wydaje mi się, że tak, choć może jeszcze go przesunę do. Do Grupsona obok. Zobaczę. Na no, tak serio. Na no, tak serio. To Gips jest w mocno buja. Dokładnie. Tak to wygląda. Ja mam projekt i ty na siłę z niego wywalasz, zanim jeszcze ci powiedziałem o co chodzi. Jaki projekt? To jest jawna prowokacja. Matko jedyna nie rób nam tak. No i tak, to teraz wam mogę powiedzieć, jak ja to wybrałem. Więc jeśli chodzi o zajebiste gówno. Podsumowując. Wajewistik, Golin, Alesen, Spaku, Słoń, Wajma, Taco, Hemingway, Fauki, na Fide, Zamsone, Oki i O Co Chodzi. Jeśli chodzi o mocno buja, Rówbabice, Problem, e, Opał, Kukon, e, Bambi, Soku, Chivas, Żabson, Lanek, Solar, Kuban, Kazbałagane, Mielski, Kizo, Kenke, young, Multi, Borikson, Eripe, Filipek, Deis, Aster, Beteo, White i Gibbs. Kizo mocno buja, szczególnie jak jest się na weselu, więc tutaj nie możecie tego podważyć. E, w porządku. Jankleos, Sentino, Sobel, Sarius, Guzior, Dicho, Jank, Igi, Avi, Getz, Hinol, Janusz Walczuk, Mata, Peja, Kury, Oxon, Floral, Bugs, Reto, PZ, Bonson, Bonus Be... <grym> bym to powiedział Bonus RPK e, i Białas i Bedoes i KB. I średniaczek, Oliwka Brazil, Tymek, TD, Kali, Dziarma, Smolasty, Plan B, Hada. E, Pero i y Blacha słabe. No to Alberto, Mali, Kartki, Paluch, dioks, i Grupson i Giga size, Nie ma nikogo, i na końcu jest Popek.